Około 400 tysięcy uczniów na Dolnym Śląsku ma ferie zimowe. Większość spędza czas wolny w miejscu zamieszkania. Jednak pozostanie w rodzinnym mieście na zimowe wakacje nie musi wcale oznaczać nudy. O rozrywkę i zabawę dla dzieci i młodzieży dbają podczas ferii zwłaszcza ośrodki kultury, i te miejskie, i spółdzielcze. W trakcie ferii zajęcia są nieodpłatne. A jakby na liście tych zajęć są między innymi zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, ogólnie rzecz biorąc zajęcia artystyczne, zajęcia taneczne, turnieje gry w kapsle, w tenisa stołowego, w warcaby, szachy. No myślę, że ten repertuar zajęć jest dosyć bogaty. Uczniowie z dzierżoniowskich osiedli chętnie korzystają z zajęć w spółdzielczym Domu Kultury. To dla nich okazja do spotkań z rówieśnikami i wesołych zabaw. Fajnie jest spędzić czas z koleżankami niż grać na komputerze i sobie psuć oczy. A jakie zajęcia tutaj macie? Co ty najbardziej lubisz? Zajęcia artystyczne. Dlaczego? Bo fajnie się tam rysuje, można coś robić. Różnie. Czasami są takie zajęcia, takie konkursowe, artystyczne i nawet fajnie tutaj jest. Różne takie wyścigi kapslowe są, turnieje różne. Po prostu jest zawsze lepiej, gdyś przychodzisz gdzieś, na przykład tutaj, i nie spędzać czasu w domu, przy komputerze, tylko możesz się tutaj bawić. Jest fajnie, często są jakieś gry, na przykład gra w rybę, wyścigi kapslowe, często są jakieś zajęcia artystyczne i plastyczne. Dlaczego lubisz to przychodzić? Bo zawsze można się pobawić, nie nudzi się w domu. Najbardziej na zajęcia artystyczne. Co robicie w trakcie tych zajęć? Rysujemy. Pan albo pani mówi nam, co mamy narysować, a potem możemy narysować, co chcemy. Pierwszy tydzień ferii to frekwencja rzędu 17, 18, nawet 22 uczestników. To jest bardzo dużo. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Dzieci, mam wrażenie, również z zajęć są zadowolone, także jest chyba dobrze. Bielawskie Spółdzielcze Centrum Kultury także przygotowało ofertę feryjną dla najmłodszych. W kilkunastoosobowych grupach dzieci uczestniczą w warsztatach tanecznych. Uczymy się tańca towarzyskiego. Teraz tańczymy walc wiedeński. Przygotowujecie się do widowiska? Tak. Uczymy się tańca towarzyskiego, walca wiedeńskiego. Uczymy się do widowiska Podróża Rumcajsa. Powiedz mi, czy ten taniec towarzyski to jest trudna rzecz? No nie aż taka trudna, ale sporo wysiłku trzeba w to włożyć. Jak często ćwiczycie? Dwa razy w tygodniu z jakieś półtorej godziny. Tutaj w spółdzielni mieszkaniowej w Bielawie odbywają się warsztaty tańca towarzyskiego w ramach zajęć feryjnych. I dzieci przygotowują się do widowiska pod tytułem Bajkowe Podróże Rumcajsa. W tej chwili ćwiczymy walca wiedeńskiego, który będzie zatańczony na balu Kopciuszka. Co ważne, ferie organizowane przez ośrodki kultury są najczęściej nieodpłatne i są jeszcze wolne miejsca. Przyjść może każdy. To nie jest tak, że zapisy są od razu na całe ferie i kto nie zdąży, to nie przyjdzie. Można przyjść na wybrane zajęcia. Konkretnego dnia jednym dzieciom pasuje bardziej taki rodzaj aktywności, drugim zupełnie inny, więc można przychodzić w każdej chwili. Nawet w ostatnim dniu ferii można dołączyć do nas. Bogatą ofertę feryjną mają także Bielawski i Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Szczegóły dostępne są na stronach internetowych oraz na plakatach.